na przesłuchanie Komisji do Spraw Badania tak zwanych wyborów korespondencyjnych. Chciałbym jeszcze usłyszeć od pana jedną informację na temat tego, czym się pan teraz zajmuje i jakie pan ma dzisiaj sympatie polityczne. Pan startował w ostatnich wyborach parlamentarnych. Z listy Koalicji Obywatelskiej. Z listy Koalicji Obywatelskiej, jasne. Dziękuję bardzo. Powiedział pan na początku swojej wypowiedzi, zacytował pan tweeta z 5 kwietnia, jak pamiętam, jeśli dobrze zanotowałem. Poseł, który zaryzykuje życie choćby jednego Polaka, nie jest godny bycia posłem. Tak, tak to zabrzmiało. Państwo, jak wynika z również informacji, które są powszechnie znane, zresztą wszystkie te informacje są powszechnie znane, czy prawie wszystkie, proponowaliście przełożenie wyborów o 2 lata poprawką konstytucyjną. Mając nadzieję oczywiście, bo nikt nie wiedział, co się będzie działo w 2 lata później. Istotnie można powiedzieć, że 2 lata później ta pandemia zdecydowanie wyhamowała. Jeszcze była, prawda, ale zdecydowanie wyhamowała. Ale inni przedstawiciele opozycji ówczesnej proponowali inne terminy. Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego dobra byłaby jesień 2020 roku. Zdaniem Platformy Obywatelskiej i pana Borysa Budki należało przesunąć te wybory o rok. Zarówno jesienią 2020 roku, jak pan pamięta, mieliśmy do czynienia z 2. falą pandemii koronawirusa, zdecydowanie silniejszą niż ta pierwsza. Jak również wiosną 2021 roku mieliśmy do czynienia z 3. falą pandemii koronawirusa, zdecydowanie silniejszą niż jeszcze poprzednie. Czy uważa pan zatem, że przesunięcie wyborów na te terminy jesienne i wiosenne nie wiązało się z ryzykiem utraty zdrowia czy życia jakiegokolwiek Polaka? I czy zatem uważa pan, że to nie były dobre pomysły? Podnosiłem w wcześniejszych zeznaniach, czy wcześniejszych dyskusjach, że uważam, że nasze rozwiązanie było najlepsze. Oczywiście trudno było przewidywać przyszłość, ale mieliśmy takie poczucie i przekonanie, także w oparciu o rozmowy ze specjalistami, że w okresie... Proszę, mógł dokończyć. Pytanie było konkretne. Czy uważa pan, że przesunięcie na jesień bądź na wiosnę było dobrym rozwiązaniem w kontekście tego, co się wydarzyło i czy rzeczywiście też nie kosztowałoby to, czy nie ryzykowałoby, czy nie niosłoby ryzyka utraty zdrowia bądź życia jakiegokolwiek, choćby jednego Polaka? Uważam, że nasze rozwiązanie było lepsze, bo tamte były faktycznie ryzykowne. Dziękuję. Czy w rozmowach z przedstawicielami opozycji, Platformy Obywatelskiej, PSL-u pojawiała się szansa chociażby na przystanie na propozycję, ówczesną propozycję pana premiera Gowina i pańską i porozumienia, czyli przesunięcia wyborów o 2 lata poprzez poprawkę, nowelę konstytucyjną? Wydaje mi się, odnieśliśmy takie wrażenie, że możemy popracować nad wypracowaniem porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym, które nie wykluczało dalszych rozmów i poszukania porozumienia w tym zakresie. Jeszcze chciałbym także, żebyście państwo mieli pełną świadomość. Ten termin 2-letni też nie był przypadkowy, bo racją jest, że trudno było przewidywać, co się wydarzy 2 lata później, ale mogliśmy z dużym prawdopodobieństwem założyć, i tak też się stało, że w tym czasie będziemy mieli szczepionkę, która w porównaniu z tym wcześniej, o czym mówił chociażby pan poseł, spowoduje, że te wybory będą w pełni bezpieczne. Jasne. Czyli nie było możliwości w tak krótkim czasie, zgodnie z tym, co pan mówi, mówi pan tylko o Polskim Stronnictwie Ludowym, uchwalenia noweli konstytucyjnej tak, żeby jeszcze w okresie od początku kwietnia do 10 maja można było uchwalić nowelę konstytucyjną i przesunąć te wybory de facto na za 2 lata. W jednym z pytań padła taka sugestia, że planowaliśmy te działania, które mogłyby potrwać maksymalnie 4 dni. Faktycznie rozmawialiśmy na ten temat także z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj wiem, że rozmowy także prowadził pan premier Jarosław Gowin z otoczeniem prezydenta Andrzeja Dudy, który był gotowy do podjęcia takich działań, tak żeby można było te 4 dni przeprowadzić. No, ale trudno mi jest zatem odpowiedzieć wprost na pytanie pana posła. No, wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie to zrobić, tylko potrzebowaliśmy większego poparcia. No, ale tego poparcia nie było, w związku z tym nie było możliwości uchwalenia tej noweli. Przeczytam panu takiego tweeta. Dziś naszym zadaniem jest wygranie pierwszego boju z wirusem, a od połowy kwietnia stopniowe odmrożenie kraju, gospodarki, by ratować miejsce pracy. Platforma Obywatelska myśli jedynie, jak podmienić ich fatalnego kandydata w wyborach prezydenckich, stąd nawoływania do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Pamięta pan tego tweeta? Rozumiem, że to jest mój tweet. Pamiętam pan tego tweeta? Nie, nie pamiętam go, ale to jest pana tweet datowany kilka dni przed 5 kwietnia. Szybka jest ta zmiana
ta zmiana stanowiska pana posła w tej sprawie, ale taki tweet rzeczywiście został opublikowany. Czy zatem uważa pan, że jednym z powodów blokowania wyborów 10 maja, zgodnie z tym, co pan napisał, jest fatalna sytuacja kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w związku z tym wola jak najszybszego doprowadzenia sytuacji, w której będzie można zmienić kandydata na prezydenta? Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że proszę o to zapytać przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Moją troską była kwestia życia i zdrowia Polaków. Naszą, mogę mówić, zresztą myślę, że w imieniu wszystkich parlamentarzystów. Odpowiadam na pytanie. Moją troską było to, żeby te wybory odbyły się w pełni legalnie. To, co zrobią różne komitety wyborcze ze swoimi kandydatami, było absolutnie w ich gestii. A jeszcze raz powtórzę, że zgodę na podmianę kandydata w tym porozumieniu to w jakiś sposób wyraził czy zaproponował Jarosław Kaczyński, więc proszę pytać prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan uważa w związku z tym, również z tym ostatnio pana wypowiedzią, czy pan uważa, że po komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 roku i zarządzeniu ponownych wyborów już na lato 2020 roku możliwa była wersja taka, że nikt nowy do wyborów nie będzie dopuszczony? Nie wiem. Przyznam się szczerze, że nie wiem. Wiem, że było to objęte... Dlaczego pan twierdzi, że pan prezes Jarosław Kaczyński podjął tę decyzję? Ja pana informuję, że nie było to możliwe, bo przeprowadziliśmy zupełnie nowe wybory. W nowych wyborach mogli się zgłosić nowi kandydaci. Dlatego była taka sytuacja. Opieram to, wydaje mi się także, na zeznaniach Jarosława Gowina i na tym, co Jarosław Gowin mówił, że na tym akurat zależało Jarosławowi Kaczyńskiemu, czym był jakby zaskoczony. Nasza troska była jasna, już państwu ją wyraziłem. Proszę o motywację Jarosława Kaczyńskiego, intencją podmiany kandydata, zapytać Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo dziękuję. Zna pan komunikat, uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 roku, ponieważ ustaliliśmy, że nie można było przeprowadzić takiej procedury legislacyjnej szybkiej z uwagi na brak zgody większości na zmianę konstytucji. Był pan przeciwko stanu nadzwyczajnym, co pan wyraził również w tym twecie, który przed momentem zacytowałem, a stwierdził pan, że motywacją Platformy było jedynie jak najszybsza zmiana kandydata z uwagi na fatalne wyniki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która, jak później mówiła, wywaliła te wybory kopertowe. Nie było żadnych innych przepisów, które by mogły spowodować przesunięcie tych wyborów zarządzonych na konstytucyjny termin 10 maja, a uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która zapadła 10 maja 2020 roku, już po wszystkich wydarzeniach, brzmi następująco, przytoczę panu. Stwierdza się, że w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów. To jest fakt. Fakt wskazany w paragrafie pierwszym, to już jest paragraf drugi, równoważny jest w skutkach z przewidzianym artykułem 293 paragraf 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. No, braku kandydatów nie mieliśmy, bo mieliśmy tam 11 kandydatów, zdaje się, w tej pierwszej turze głosowania 10 maja. Natomiast Państwa Komisja Wyborcza dokonała pewnej analogii przepisów, ale ta analogia się pojawiła dopiero po 10 maja. Czy zatem pana zdaniem były jakiekolwiek inne możliwości prawne przesunięcia wyborów z 10 maja 2020 roku? To jest znane dopiero 10 maja. Rzeczywiście Państwa Komisja Wyborcza dokonała takiej interpretacji przepisów prawa, ale ja o nich nie słyszałem wcześniej. Może pan zadać pytanie? Panie, to oczywiście, że tak, panie przewodniczący. Naprawdę proste pytanie prawnicze. O poważnych sprawach rozmawiamy. Czy pan słyszał o takiej możliwości, że Państwa Komisja Wyborcza przeprowadzi taki wywód, a taką analogię wcześniej i w związku z tym pan myślał o przesunięciu do wyborów? Czy też po prostu nie było to możliwe i nie znał pan żadnej podstawy prawnej, tak jak Państwa formacja, do zgodnego z prawem przesunięcia do wyborów? Poza oczywiście zmianą konstytucji. Znaczy, wracam do tego, że w porozumieniu, które było zawarte, jak dobrze pamiętam, 8 maja między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem, był ten model wskazany. On był oczywiście w jakiś sposób także oparty czy wytłumaczony na podstawie artykułu Dziennik Gazeta Prawna i w sposób logiczny pewnych konkluzji nawiązywał do tego, że prawdopodobna jest uchwała PKW, czy ten model, który ostatnio został przyjęty. Więc to nie był dla mnie zaskoczeniem, że w ten sposób zostaną te wybory przesunięte. Panie przewodniczący, szanowni państwo, o godzinie 11:03. Dosłownie przed godziną, po wypowiedziach pana świadka Wypija, pojawił się tweet na platformie X dzisiaj, a nie Twitterze. Tweet autorstwa pana Michała Cieślaka, na którego powoływał się świadek. I w tweecie tym panie przewodniczący, bardzo ważna sprawa, jeśli pan mógłby chwilkę, bo będziemy w tej sprawie wnioskować, to chciałbym, żeby to było odnotowane. Jasne, bardzo dziękuję. Pan Michał Wypij pomylił osoby, fakty i okoliczność. Nigdy nie byłem wzywany, zapraszany przez kogokolwiek z PiS-u w sprawie wyborów korespondencyjnych.
To prezydium zarządu partii w głosowaniu tajnym wskazało moją kandydaturę na urząd ministra. Głosował również Michał Wypij. Szanowni Państwo, no, ten tweet pokazuje całkowitą rozbieżność zeznań świadka. Składał je pod przysięgą. No i tego, co mówi osoba, którą opisywał świadek, pan Michał Cieślak w tym twicie, on jest do publicznej wiadomości, ja też go odczytuję, twierdzi, że pan absolutnie minął się z rzeczywistością, minął się z prawdą. Jak się pan do tego odniesie? Bardzo prosto. Po pierwsze informacje o tym, że to jest Michał Cieślak, otrzymałem, zresztą powoływałem się na konkretne osoby, można je przesłuchać i także pod przysięgą one w takim kładzie niech zeznają. Po drugie, to głosowanie, o którym mówił pan Michał Cieślak, miało miejsce zupełnie później, więc przyznam się, że nie widzę tu żadnego związku. Proszę, niech wyjaśni do końca. Panie pośle Czarnek, niech świadek wyjaśni do końca, bo pan... Jak próbuję zadać pytanie, sugeruję odpowiedź i jeszcze przerywa świadkowi. Jak pan uważa, że świadek wyjaśnił do końca, to jest pańska sprawa. Ja teraz zadaję pytanie. Znaczy, panie, komisji, no. Nie, dobrze, momencik. Panie Czarnek, chcę zwrócić uwagę, że świadek Wypij mówi pod przysięgą. Natomiast to, co pisze pan Cieślak na Twitterze, nie jest pod przysięgą i na to szczególnie zwracam uwagę. Więc jeśli pan zarzuca świadkowi, który składa tutaj zeznania pod przysięgą jakiekolwiek nieprawdziwe informacje, to dajmy się wypowiedzieć do końca świadkowi. Więc proszę, niech pan nie przerywa. Myślę, że tak. Liczę na to, że pan tę minutę, którą wykorzystał z mojego pytania, doliczy do tych 15. Następne pytanie. 40 sekund. Pójdźmy na kompromis. Nie ma kompromisu. Następne pytanie. Otóż skoro pan zeznaje pod przysięgą, to proszę również odpowiedzieć, czy uczestniczył pan w jakichkolwiek spotkaniach, na których formułowane były pod adresem premiera Jarosława Gowina propozycje zostania marszałkiem Sejmu bądź prezesem Rady Ministrów rządu technicznego w związku z sytuacją, która zaistniała i działaniem politycznym Porozumienia i pana Jarosława Gowina? Nie pamiętam takich spotkań, nie brałem udziału w takich spotkaniach. Nie brał pan udziału w takich spotkaniach? Nie pamiętam ani jednego takiego spotkania. Nie pamięta pan, czy pan nie brał udziału, bo to są bardzo ważne. Nie pamiętam, żeby było jakiekolwiek takiego spotkania. Nie pamiętam, żeby było rozważane tego typu scenariusz. Bo to jest bardzo ważne, bo jak pan nie brał kategorycznie, to jest jasne. Jak pan nie pamięta, to znaczy, że dopuszcza pan możliwość, że coś takiego było, ale pan po prostu tego nie pamięta, tak? No z całą pewnością nie pamiętam, nie brałem udziału. Jasne, bardzo dziękuję. Niech pan powie, bo pan powiedział, że nikt nie składał panu propozycji objęcia jakiejkolwiek funkcji w zamian za głosowanie pomyślne dla większości sejmowej. Czy pan pamięta sytuację, w której ewentualnie to porozumienie formułowałoby jakieś żądania pod adresem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, na przykład objęcia funkcji członka zarządu Telewizji Polskiej SA przez pana bądź przez inne osoby z porozumienia? Żądanie w zamian za głosowanie? Tak. Nie było takiej sytuacji. Nie pamięta pan. Nie było takiej sytuacji, że pan nie pamięta. Nie było takiej sytuacji. Nie było takiej sytuacji. Bardzo dziękuję. Powiedział pan, że osoba z pana rodziny, jak dobrze zrozumiałem, że to było gdzieś w artykule z Wirtualnej Polski, była szantażowana, że może stracić pracę. Coś takiego pan mówił, tak? Czy osoba ta straciła pracę? Nie. Dziękuję bardzo. Odwoływał się pan do wzorców bawarskich. Stwierdził pan, że Bawarczycy i w 1957-58 mieli wybory korespondencyjne w całości. Nie. I teraz pan poseł manipuluje. Nie. Powiedziałem, że testowali to rozwiązanie. Tak. Model korespondencyjny był oczywiście dla chętnych. W całości dopiero wprowadzili na potrzeby późniejszych wydarzeń, także związanych z pandemią koronawirusem. 57 rok to były wybory do Bundestagu, w 58 roku mieli wybory, nazwijmy to, samorządowe. Między 58 a 2020 rokiem nie mieli żadnych wyborów korespondencyjnych? Częściowo. Takich, jak przeprowadzono w 29 marca 2020 roku wybory korespondencyjne. Były czy nie? Mówię częściowo, że jeszcze raz. Mówiłem, że testowali pewną procedurę od roku 57 i 58, kiedy były wprowadzane możliwość częściowego głosowania korespondencyjnego. Więc byli przygotowani na to, żeby ewentualnie wprowadzić głosowanie w pełni korespondencyjne w późniejszym czasie, co zresztą zrobili. Rozumiem, czyli pan sugeruje, że doświadczenia z 60 lat wcześniej, kiedy była inna technika, całkowicie nie było cyfryzacji, informatyzacji, wystarczyły do tego, żeby Niemcy przeprowadzili wybory korespondencyjne w całości, a Polacy, gdyby była zgoda polityczna, to przeprowadzić tego nie mogli. Okej. Czyli przede wszystkim pan uważa, panie, przepraszam bardzo, chciałem odpowiedzieć na tę tezę. Ale może pan odpowiedzieć, a pan poseł Czarnek poczeka. Nie, ale niech pan jeszcze świadek odpowie na poprzednie. No pan sam sobie zadaje i odpowiada. Ja myślę, że polega to na tym, że pan zadaje, a świadek odpowiada. Chyba że pan sam sobie chce zadawać, to zrobię przerwę i niech pan zadaje sobie. Niech pan da się wypowiedzieć świadkowi, może pan? Ale świadek chce skończyć wypowiedź, a pan już chce zadawać...
czy byli w stanie, czy nie. Zadał pan pytanie, świadek chce dokończyć myśl. Bardzo proszę, świadek ma teraz czas. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że zdaję sobie sprawę, że ciężko jest w miesiąc nadrobić, niezależnie od tego, jaka byłaby motywacja najbardziej szlachetna, doświadczenia, które budowane były na przestrzeni 60 lat. Czy panie pan pośle, zna, chciałem pan... tylko zwrócić uwagę, te 40 sekund, ja daję panu minutę, tylko mam prośbę, niech pan się nie zachowuje jak pan Rachoń w telewizji, niech pan daje świadkowi możliwość wypowiedzenia, dobrze? Bardzo proszę. Jeśli pan przewodniczący będzie dał możliwość zadawania pytania, to ja oczywiście będę też dawał możliwość udzielenia odpowiedzi. To jest bardzo proste, ale jak nie zadam pytania, to trudno, żeby świadek odpowiadał bez zadania pytania. No, panie ma pan jeszcze pół minuty. No. Pół minuty. Nie, będę żądał jeszcze 3 minuty, bo on mi przerywał 3-krotnie i na pewno kosztował. Pół minuty. 3 minuty, panie przewodniczący. Czy pan może żądać, otóż, ale ja panu nie udzielam. Pół minuty. Jasne. Dobrze, dobrze, łaskawcy. Bardzo dziękuję. Czy zna pan wyniki badań przeprowadzonych przez polskich naukowców dotyczących tych wyborów, które miały miejsce w Bawarii i zgodnie z którymi, cytuję, z przedstawionego porównania wynika, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym również po dniu bazowym, ale wykres nie wskazuje na to, aby wybory miały być akceleratorem tego trendu. Dynamika wzrostu liczby zarażeń w Bawarii jest niemal identyczna jak w sąsiedniej Badenii i Widerbergi, gdzie wyborów nie przeprowadzono. Dla porównania w Tyrolu, gdzie również wyborów nie przeprowadzono, narastające liczby przypadków COVID-19 były znacznie większe. Czy pan zna te badania, na które powołał się również pan poseł Krystian, które wskazywały jednoznacznie na to, że wybory w Bawarii nie miały znaczenia dla zwiększenia wzrostu przypadków zachorowania COVID-a, dlatego że w innych landach Niemiec, gdzie wyborów nie przeprowadzano, wzrost był taki sam albo nawet wyższy? Odpowiadam podobnie jak wcześniej, nie znam tego opracowania. Powoływałem się na opracowanie inne, które miało zupełnie inną tezę, stawiało zupełnie inne tezy. Dziękuję bardzo. Słuchając pytań panów posłów z PiS-u, mam takie wrażenie, że powinniśmy w ogóle zaprosić premiera Bawarii tutaj na przesłuchanie, bo państwo tutaj cały czas o tą Bawarię, a my o wybory w kwietniu, w maju, które nie doszły do skutku. Jedni panowie pytają o spotkania na kawkach, drugi o Bawarię, więc nie wiem, no może w formie zaproszenia, państwo tak lubicie ten kierunek niemiecki, może. No nic, jeszcze mamy jednego pana posła, pana Pawła Jabłońskiego, bardzo proszę, 15 minut. Dziękuję panie przewodniczący. Natomiast muszę od razu podkreślić, że ten bardzo krótki czas, jaki mamy, z pewnością nie wystarczy na wyjaśnienie wszystkich nieścisłości, które się już pojawiły teraz w zeznaniach. Ja się postaram zadać tyle pytań, ile będę mógł. Natomiast już teraz sygnalizuję, że najprawdopodobniej konieczny będzie następny termin albo kontynuacja. Panie pośle, chciałbym zacząć też od tego, od czego pan zaczął, czyli od tego tweeta, w którym dość kategorycznie wypowiedział się pan i to, jak rozumiem, jest w tej chwili, nawet jak teraz wszedłem, przypięty tweet, najważniejszy dla pana na całym pańskim profilu. Poseł, który zaryzykuje życie choćby jednego Polaka dla politycznych korzyści, nie jest godny być posłem na Sejm RP. Jak w takim razie może pan ocenić swoje nastawienie do głosowania z 28 marca, o którym sam pan dzisiaj mówił, czyli przyjęcia ustawy pozwalającej na głosowanie w formie korespondencyjnej 10 milionom Polaków. Czy wówczas 28 marca, głosując za tą ustawą, uważał pan, że ta ustawa będzie pozwalała na przeprowadzenie bezpiecznych wyborów? Jakie było pana nastawienie do tego? Nastawienie było, szukaliśmy 28 marca, przyjmując to rozwiązanie, szukaliśmy takich rozwiązań, które pozwoliłyby terminu wyborów dotrzymać, wybory bezpieczne przeprowadzić. Dynamika wydarzeń, zdobyta wiedza spowodowała, że 5 kwietnia już nie miałem wątpliwości, że niestety z przyczyn obiektywnych, zresztą treścił to, ja cytowałem, pan cytował, tych wyborów po prostu nie da się przeprowadzić, ponieważ one zagrażają życiu i zdrowiu Polaków. 28 marca, jak pan mówi, szukaliście jeszcze sposobu przeprowadzenia wyborów w terminie konstytucyjnym. 28 marca szukaliśmy możliwości i faktycznie pojawiła się propozycja poprawki, która pozwalałaby osobom, które byłyby tym zainteresowane, czyli właśnie seniorzy, którzy byli oczywiście grupą objętą, grupą największego ryzyka, tak, oraz osobom przebywającym na kwarantannie, wedle uznania wziąć udział w wyborach, zgłaszając taką gotowość do PKW i głosując korespondencyjnie. Pan miał wiedzę, jak duża jest ta grupa ludzi wtedy? Pamiętam, że rozmawialiśmy i szacunkowo, czyli gdyby się okazało, że cała ta grupa jest zainteresowana, nawet biorąc pod uwagę ewentualne osoby, które przebywałyby na kwarantannie, to ona mogłaby wynosić nawet 10 milionów. 10 milionów ludzi. I wówczas, w tym momencie, kiedy pan głosował,
pan zakładał, że być może to jest sposób na przeprowadzenie i dotrzymanie tego konstytucyjnego terminu. Chciałem to wierzyć, że być może jest to rozwiązanie, które pomoże nam przeprowadzić te wybory. Okazało się dosłownie wraz z dynamiką wzrostu zakażeń w zasadzie niestety i wraz z dostępem wiedzy odnośnie pragmatyki wyborów w Bawarii, że jest to w zasadzie nierealne. Pytam pana o to tak szczegółowo, dlatego że Jarosław Gowin, na którego zeznania pan się zresztą też przed chwilą powoływał, zeznał przed tą komisją, że on głosując za tą ustawą, również razem z panem wtedy, już wówczas zakładał, że te wybory 10 maja się na pewno nie odbędą i już wówczas planował przedstawienie propozycji zmiany konstytucji. Czy pan wówczas, tego 28 marca, miał taką wiedzę, że jest taki zamiar przedstawienia propozycji zmiany konstytucji? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Rozumiem. A kiedy się pan dowiedział o tej propozycji? Wydaje mi się, że krótko przed jej przedstawieniem. Mogło być na początku kwietnia. Nie jestem w stanie wskazać konkretnej daty. Ale to 6 kwietnia głosowaliśmy wybory w całości kopertowe. Pan premier Gowin wtedy złożył dymisję i wtedy przedstawił tą propozycję. Wydaje mi się, że dzień wcześniej poznałem szczegóły tego rozwiązania. Dzień wcześniej. Czy tak mi się pisząc tego tweeta, bo to się tak się składa, że to właśnie było dzień wcześniej, 5 kwietnia, czy wówczas, jeśli pan jest w stanie to odtworzyć, czy wówczas już znał pan tą propozycję zmiany konstytucji? Możliwe, że tak. Prawdopodobnie tak. Rozumiem. Czy pan wie w tej chwili, albo czy wiedział pan wtedy, ile czasu potrzeba na przeprowadzenie procedury zmiany konstytucji, zgodnie z konstytucją? Liczyliśmy i badaliśmy tę sprawę także z tego, co wiem, bo to robił Jarosław Gowin, analizował to także z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Wynikało, że jesteśmy w stanie po uchwaleniu tej poprawki w ciągu zdążyć przed terminem konstytucyjnym wyborów 10 maja. Także publicznie, to pamiętam, że także publicznie Jarosław Gowin przedstawiał tę formułę dojścia do tego, żeby zdążyć przed tym terminem 10 maja. Czy pan zna terminy konstytucyjne, po jakim czasie najwcześniej Sejm może zająć się propozycją zmiany konstytucji? Nie znam oczywiście na pamięć, ale wydaje mi się, że w tej propozycji, którą przedstawiliśmy, była także podana ścieżka, która byłaby zgodna z prawem, tak, żeby faktycznie zdążyć przyjąć te zmiany. A na czym ta ścieżka miała polegać? Panie przewodniczący, ja mam wniosek formalny. Proszę bardzo. Ja bym chciał, żeby pan zwrócił uwagę, panie przewodniczący, na pytania pana posła Jabłońskiego, bo to nie jest egzamin z prawa konstytucyjnego, chociaż może panowie by chcieli. To jest komisja śledcza. Natomiast panowie zachowujecie się tak, jakbyście przepytywali z wiedzy o państwie i prawie i o prawie konstytucyjnym pana świadka Michała Wypija. Także bardzo proszę, żebyście pytali o fakty, a nie o wiedzę, którą można czerpać z konstytucji. Ja cały czas zwracam uwagę, że posłowie komisji śledczej mają zadawać pytania dotyczące faktów. Faktów po prostu. Wiemy, po co komisja została powołana, więc nie chcę już po raz setny o tym mówić, więc panie pośle, prośba również do pana, żeby pan faktycznie pytał o fakty. Czy mogę się do tego odnieść? Panie przewodniczący, został zgłoszony wniosek formalny o to, żeby pan zwrócił uwagę. Pan ją zwrócił, ale wyjaśnię, jaki jest cel tych pytań. Celem nie jest egzamin. Celem jest sprawdzenie wiarygodności zeznań tego świadka. Dlatego, że jeżeli ktoś przedstawia jako racjonalny plan, który w tamtym czasie był przedmiotem różnego rodzaju ustaleń, to tak świadek wskazał, że były analizowane ścieżki, była wspomniana informacja, że coś w ciągu 4 dni było przygotowane. Nie wiemy, czy tak było. Świadek przedstawił pewien scenariusz wydarzeń. Usiłuję zweryfikować, na ile zeznania świadka w tym zakresie są wiarygodne, dlatego że mam poważne powody, by podejrzewać, że ten scenariusz od samego początku nie był przez nikogo traktowany poważnie. I dlatego właśnie zadaję panu to pytanie. Czy pan zna ten termin z konstytucji? Jak szybko Sejm po zgłoszeniu propozycji zmiany konstytucji może się zająć tą procedurą? Mówi pan, że była jakaś ścieżka. Jeżeli pan mówi, że jakaś była, to bardzo proszę przedstawienie jaka. Oczywiście nie pamiętam, ale wydaje mi się, że takie uwagi też trzeba było wtedy kierować na przykład do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które podpisało tą zmianę do poprawkę do konstytucji, to by wskazywało, że oni też nie wiedzieli, co podpisują. Jeżeli pan nie pamięta, to ja poinformuję i pana, i też Wysoką Komisję, i osoby, które nas oglądają, że zgodnie z artykułem 235 Konstytucji, ustęp 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może się odbyć nie wcześniej niż 30 dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. To oznacza, że jeżeli projekt zmiany konstytucji był zgłoszony 6 kwietnia,
atak to nastąpiło w formie publicznej, nie było chyba jeszcze wtedy nawet projektu ustawy, to oznaczałoby, że najwcześniej na kilka dni przed konstytucyjnym terminem 10 maja, kiedy miały się odbyć wybory, mogło się odbyć, uwaga, dopiero pierwsze czytanie. Jak zatem wytłumaczy świadek komisji racjonalność tego planu? Na co państwo liczyliście, przedstawiając wówczas tą propozycję? Jaki był sens tego pomysłu? Do czego to miało doprowadzić? Jakie kroki oczekiwaliście, że podejmie Sejm? Sens już państwu omawiałem. Ścieżki oczywiście dzisiaj nie pamiętam. Nie jestem konstytucjonalistą. Pamiętam tylko, że była publicznie zaprezentowana i poparła ją swoimi podpisami także część wymagana posłów Prawa i Sprawiedliwości. Więc zakładam, że oprócz nas, także w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości brano pod uwagę, że jest szansa, żeby zrealizować ten scenariusz. Więc przyznam się szczerze, to pytanie równie dobrze może pan kierować do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie, dzisiaj pytania kieruję do Michała Wypija. Jeżeli inne osoby będą miały tę wiedzę i będę uznawał, że mogą się nią podzielić, z pewnością mi te pytania zadam. Pan nie jest od recenzowania moich pytań, pan jest od odpowiadania na moje pytania. Nawet dobrze, ale proszę nie pouczać też świadka, proszę zadawać pytania. Musiałem się do tego odnieść, żebyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi. Kolejny element pańskich zeznań. Chciałbym też to doszczegółowić. Powołał się pan na jakiś artykuł opublikowany, jak pan wskazał, najprawdopodobniej w portalu Wirtualna Polska. Nie był pan w stanie go odnaleźć. W tym artykule miano zasugerować, że jakaś osoba z pana rodziny zatrudniona w administracji publicznej miała stracić pracę. Jak doprecyzował pan w odpowiedzi na pytania posła Czarnka, nic takiego nie nastąpiło. Czy może pan powiedzieć dokładnie, o jaką osobę chodzi, o jakie stanowisko? Podobnie jak w artykule, nie było wskazane konkretnie, o kogo chodzi, wskazane tylko na bliską osobę i faktycznie taka bliska osoba funkcjonująca już od lat zresztą w przestrzeni publicznej. Też nie chciałbym doprecyzować z uwagi na dobro mojej rodziny. Jeżeli mogę, to proszę o uchylenie tego pytania. To ja poproszę w takim razie, ma pan uprawnienie, został pan o tym pouczony. Jeżeli odpowiedź na to pytanie mogłaby narazić pana lub bliską panu osobę na hańbę, może pan zwrócić się o przeprowadzenie tego przesłuchania w trybie zamkniętym. Świadek zwrócił się o uchylenie, uchylam, poproszę następne. Na której podstawie uchyla pan moje pytanie, panie przewodniczący? Proszę o wskazanie podstawy prawnej. Świadek ma prawo. Nie. Dzisiaj pan, ale panie przewodniczący, niech pan się nie wyrywa. KPK, dokładnie. Nie musi odpowiadać na to pytanie. Nie musi odpowiadać na to pytanie. Panie przewodniczący, ja uprzejmie pana proszę. Świadek może się zwrócić i wnieść o wszystko. Każdy człowiek w Polsce może wnosić wszędzie o wszystko. Na tym polega nasz system prawny. Natomiast ja się do pana zwracam, bo pan z kolei ma obowiązek. Podanie podstawy prawnej. Czy pan uchyla moje pytanie z powodu w zasadzie jakiego? Czy ono jest niezgodne z prawem z jakiegoś powodu? Ewidentnie świadek nie chce odpowiedzieć na pytanie z jakiegoś powodu. Panie Czarnek, niech pan poczeka. Gdzie się pan spieszy? Tak, jest. Ja zresztą to... No, spokojnie, panie Jabłoński. W punkcie siódmym ja dzisiaj, panie pośle Jabłoński, ja dzisiaj czytałem, pana nie było. Zwrócenie się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w ocenie świadka sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Rozumiem, na który się pan powołuje? Dziękuję, przyjąłem. Panie Jabłoński, ma pan jeszcze pytania, bo chciałem powiedzieć, że zostało panu dokładnie 3 minuty. Szanowny panie przewodniczący, nie rozumiem, czemu się pan tak irytuje, też nie rozumiem, czemu pan powołuje się na ten fakt, że mnie nie było, bo wyjaśniłem panu, dzwoniłem do pana o 7 rano, mówiąc, dlaczego mnie nie będzie, więc jeśli pan nadużywa... Ale ja tylko zwróciłem uwagę, że być może pan nie słyszał tego, co czytałem każdemu świadkowi przed rozpoczęciem przesłuchania. To ja panu odczytałem przepis, którego pan nie potrafił znaleźć. Nie, ja panu też odczytałem, a świadek się powołał na co dokładnie, więc wszystko jest jasne. Rozumiem, że z jakichś powodów nie chce pan odpowiedzieć na pytanie o tę osobę, gdzie ona pracuje w administracji publicznej. To w takim razie muszę zadać pytanie o pana. Czy pan w tej chwili gdzieś jest zatrudniony? Nie, obecnie po zakończeniu mandatu posła jeszcze nie, nigdzie nie jestem zatrudniony. A czy pan prowadzi w tej chwili jakąś działalność polityczną? Czy na przykład ubiega się pan o jakiś urząd, zamierza pan startować w wyborach? Takie informacje pojawiają się w mediach. Nie, panie pośle, teraz ja uchylam. To jest pytanie niestosowne. Jeśli pan dokładnie chce podstawę artykuł 370, paragraf 4. Poproszę następne pytanie.
Panie przewodniczący, to pytanie jest stosowne. Ono mogłoby być uznane za nieistotne, ale ono jest istotne, dlatego że badamy tutaj pewnego rodzaju motywacje, także motywacje polityczne. Jeżeli świadek usiłuje na przykład, nie wiem czy tak jest i nie chcę tego sugerować, ale uzyskać poparcie w wyborach samorządowych... Ale panie pośle, pan właśnie to sugeruje. Uchyliłem to pytanie. Ma pan jeszcze jedno, bo została panu minuta. Panie przewodniczący, ja pytań to jeszcze mam kilkanaście i będę je dalej zadawał, nawet jak się pan będzie bał tych pytań, będzie pan je uchylał. Niech się pana pytań nie boi, tylko żeby one nie były niestosowne. Dobrze, niech pan pyta o fakty. Bardzo proszę, nie to, co zamierza świadek za parę miesięcy, gdzie pracować albo jakie podjąć decyzje polityczne. My pytamy o 2020, o wybory kopertowe, o kwiecień, o maj. Nic pana nie interesuje? W jaki sposób między innymi pan Kamiński naciskał na świadka, to pana nie interesuje? Jak się odbywały spotkania w willi pana premiera bez udziału premiera, w których brał udział między innymi Sasin? To pana nie interesuje? Tylko pana interesuje, co świadek będzie robił za kilka miesięcy. Tak? To pana interesuje. Tak? No oczywiście może pan pytać, tylko uważam, że to jest po prostu niestosowne. Ależ ma pan prawo uważać, co pan sobie życzy, panie przewodniczący. Dobrze. Ma pan jeszcze pytanie jedno, czy kończymy? Pan po trzech sekundach. Panie, przepraszam bardzo. Ja rozumiem, że się pan obawia, że świadek sobie nie poradzi z jakimiś pytaniami. Jak pan widzi, poradził sobie ze wszystkimi pytaniami. Jeśli pan nie ma więcej pytań, bo chce pan dyskutować, to chcę jeszcze raz zwrócić uwagę, że komisja nie jest od dyskusji, tylko od przepytywania świadków i przygotowania rzetelnego raportu i obiecuję, że tak będzie. Szanowni Państwo, dobrze, ma Pan prawo również takie oświadczenie. Dobrze, niech Pan korzysta, oczywiście. Dobrze, nie będę z Panem dyskutował. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy po godzinie 13 kolejnego świadka, zarządzę za chwilkę przerwę do godziny 13.15, tak żeby faktycznie, żebyśmy mogli rozpocząć 15 po pierwszej. Prezydium podejmie decyzję w sprawie doproszenia i dodatkowych pytań do świadka. Musimy znaleźć termin. Wydaje mi się, że słuchając tego wszystkiego dzisiaj tutaj od świadka, w której usłyszeliśmy o tym wszystkim, o tych naciskach, o tych szantażach, no i ten wątek dotyczący doradcy prezydenta i spotkań z pana rodziną, aby wywrzeć naciski. To jest w jakiś sposób porażające i przerażające. Rodzą się kolejne pytania, więc uwzględniam taką myśl i taką propozycję, żebyśmy podjęli decyzję, ale to prezydium podejmie na najbliższym spotkaniu, aby jeszcze dopytać świadka w innym terminie. Bardzo Państwu w tej chwili dziękuję i... Żeby świadka... Nie, dobrze. Pan Jabłoński zgłasza wniosek, żeby w dniu dzisiejszym słuchać. Zwracam uwagę, że przyjęliśmy, że jest kolejny świadek, więc oczywiście świadek nigdzie nie ucieknie. Zaprosimy świadka w najbliższym czasie i wydaje mi się już nawet wiem kiedy, na kolejne już nie, ale na następne jeszcze, które będzie już 5. Myślę, że połączymy z przesłuchaniem Dworczyka. Państwa informuję jednocześnie, że 5 lutego ustaliliśmy, że będzie przesłuchanie pana Dworczyka, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i nie widzę żadnych przeszkód, żebyśmy nawet do nocy tutaj mogli siedzieć i również w tej drugiej części dopytać pana Michała Wypija. To też jest oczywiście możliwe. Natomiast mamy też harmonogram, jest świadek też kolejny zaproszony. Rozumiem, że wszyscy posłowie mają pytania, więc myślę, że prezydium uwzględni taką propozycję. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo świadkowi i ogłaszam przerwę do godziny 13.15. Aha, jeszcze protokół przesłuchania, to dobrze, jeszcze jedna...